Martyna i mam nadzieję, że to się nagrywa. Tak się nagrywa. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, jak zwykle w tle wiatrak i otwarte okno. No i u nas się, słuchajcie, dzieje trochę drama, bo coraz więcej nasza Juna rozmawia razem z niestety Niką, nawet więcej niż ze swoją żoną. Nawet jak siedzi ze swoją córką, o której przecież tak zawsze marzyła, to nie może przestać myśleć o nic. Ogólnie Mizuki ma teraz okres i powiem Wam, że usunęłam na chwilę Wicked Simsa, żeby mnie nie denerwował tym, że wszędzie są jakieś cycki i w ogóle. Chociaż to nawet w sumie nie są cycki, bo to jest chodząca plastelina, ale wiecie, o co mi chodzi. No i teraz możemy normalnie popatrzeć, jak się kąpią, bo jest cenzurka, a i tak jakimś cudem ona ma majtki na sobie chyba? Coś się zbugowało i ona w ogóle to się myje w ubraniu, więc to jest całkiem śmieszne. I choć skorzystasz sobie jeszcze i aha, zepsułana. Ogólnie mamy teraz 6 tysięcy, mieliśmy 7, ale powiem Wam, że nie będę jeszcze robiła remontu kuchni właśnie ze względu na to, że 6 tysięcy to nam pójdzie na samą kuchenkę i na lodówkę. Wolałabym, żebyśmy mieli odstawione trochę więcej hajsiwa. Dobra, chodź ty tu wstań, zjesz śniadanie albo chodź posprzątasz najpierw. Oczywiście pies niedorobiony, niestety jak zawsze, w zeszłym tygodniu odcinka nie było, ale już jest i dzisiaj czekają nas dwie rzeczy. Luźny dzień, a potem urodziny Mizuki, które zorganizowałam nam w barze, słuchajcie, więc będzie fajnie, będzie bar, będzie impreza, będzie zabawa, bla bla bla. No będzie ogólnie ciekawie, więc, że tak powiem, bądźcie przygotowani na to, czego możecie się spodziewać, bo powiem Wam, że to może być dosyć interesujące. Co ty robisz? Aha, idziesz się też kąpać. Dobra, mała, weź, ja wiem, że ty bardzo chcesz sikać, ale odrób tą pracę domową, bo wczoraj tego nie zrobiłaś. Odpaliła, super, ciuchy. No dobra, no to będzie ta... O nie, ty nie jesteś wyspana do końca. Dlaczego? Ja myślałam, że ty się wyspałaś. Ja wręcz byłam pewna, że ona się wyspała. W ogóle powiem Wam, że też Juna ma ostatnio takie dziwne nastrojniki, że ona za długo jest już z jedną osobą i mam wrażenie, że jesteśmy po prostu coraz bliżej końca tego biednego związku. Ale oczywiście nic nie chcę zapeszać, tak naprawdę było dużo okazji, kiedy Juna mogła, wiecie, pokazać, że ho ho ho, ja tutaj romans uprawiam, ale do tego nie doszło. Więc nie jest aż tak źle, jakby się mogło wydawać. Dobra, Juna, ty zjesz. Dzieciok, jak skończy dzieciok, to dzieciok siku, dzieciok myju i dzieciok am-am. Bo my tu nie mamy całego dnia. I w ogóle powiem Wam, jest tak gorąco, że ja nie mogę wytrzymać sama ze sobą, siedząc w pokoju. I to coś znaczy, no nie? To jest, o nie, czy to nie jest zepsute? Czy się tak wygląda? Aha, normalne. No dobra, no to ani w kij, ani w drzwi. No to nie jest jeszcze tak źle. Ogólnie powiem Wam, że ogólnie. Kto policzył, ile razy powiedziałam ogólnie. Próbuję na swoim prywatnym sejwie trochę walczyć z meblowaniem, ale powiem Wam szczerze, że ja kompletnie nie umiem meblować w Maxi Smash ze względu na to, że te wszystkie rzeczy w Maxi Smash niby są z jednego drewna, a tak naprawdę są z innego drewna. No tutaj niby białe drewno, ale to jest każde inne białe drewno, ten stolik jest z gry, a też w ogóle nie przypomina tego drewna, które jest tutaj. No ja Wam powiem, że to jest dla mnie dramat, ja tego nie ogarniam. Ja w ogóle muszę sobie naściągać więcej mebelków, a ponieważ za niedługo szykuje się coś grubszego w tej serii, to możecie się spodziewać również nowego domu. Ale to tam cicho, nic nie słyszeliście. Juna je, będzie ogarnięta. Juna, ty idziesz do pracy dzisiaj? Tak, idziesz za 3 godziny. W ogóle tutaj nasza Mizuki została sławna, bo sprzedaje te swoje obrazy i całkiem nieźle jej to idzie. Więc kozak, powiem Wam szczerze, fajnie to działa, że ten i w ogóle na miejscu Juny nie uciekałabym od Mizuki, kiedy ona zostaje bogata i sławna, bo już koło niej pełno ludzi się kręci, pełno ludzi do niej wypisuje z SMS-ami, że hej, może spędzimy trochę czasu, w końcu jesteś sławna, ale Juna jakoś chyba tego nie widzi. Juna jest przesłoniona swoją nową miłością, a raczej starą miłością, stara miłość nie rdzewieje, słuchajcie, tak to niestety już jest. Okej. Czy ty wyprowadzisz tego piesełka, bo on się zaraz sika tutaj? Tak, wyprowadzisz. Czy ty możesz już...
Nieskazitelne, wilgotne, no to świetnie. A tutaj to już wyschło, tak, więc wszystko pięknie. Aha, mamy laga, ale no, nieważne. No i tak, obiecałam wam tego o modach odcinek, ale powiem wam, że nie mogę się kompletnie do tego zebrać. No nie mogę, no, bo ja nie umiem nagrywać takich rzeczy, szczerze mówiąc. No, mogę wam tutaj powiedzieć, czego po prostu używam. No, używam Wicked Simsa, używam Seals of Life, ze względu na to, że daje fajne opcje. I używam tego moda na jedzonko, które wam pokazywałam. I ostatnio sobie ściągnęłam jeszcze Realistic Reactions. I z niego też korzystam, ale nie zauważyłam nie wiadomo jak realistycznych, że tak powiem, reakcji u swoich simów. No i jeszcze ten szkolny, a tak naprawdę to nie mam zbyt wielu jakby modów, które jakoś na moją grę wpływają. Aha, wystawne śniadanie, które nie wiadomo skąd się tu wzięło, świetnie. Dobra, ty w ogóle to już masz dość życia, idź ty może coś, nie wiem. Ucz się nowych kwestii używając, no to ucz się nowych kwestii, chodź, zajmiesz się tym. A ty, czy ty nie miałaś wrzucić do suszarki tego, babo jedna? Nie, najlepiej oglądać film akcji i mieć wywalone. W ogóle bawi mnie to, że one tutaj, wiecie, to im się podnosi, mimo że ja nic im tutaj nie robię. No i nie wiem, czy wiecie, ale Emilia jest już oficjalnie nasza, jest już wstawiona do naszego drzewa genealogicznego, więc już jest jakby w tej rodzinie normalnie. Moment, moment, bo zanieść do kosza na pranie, nie. My idziemy do pracy. I ty, Juna, będziesz zrobić pranie z tego, co jest tutaj. Aha, i zostawi syf, tak? O, Juna! I hate you! Mam tego, co się działo, bo praktycznie nic ciekawego się nie działo. Cały czas ogarniamy dom. Niestety Mizuki ma okres, więc jest trochę dramat. Ale trzeba psa wysikać, bo na ostatnim spacerze jakimś cudem to się nie udało. Pies się nie wysikał, ale zrobiłyśmy już pranie. Pranie jest gotowe, zaczęłyśmy nawet malować. Tutaj jest nowe wywieszone, no jest całkiem czyste jak na nasze standardy, powiem wam szczerze. Całkiem mi się podoba to, jak tutaj wygląda ta nasza mała chatynka, aż smutno będzie się z nią rozstać. A tutaj jest nowa parcela, która się pomyliłam i na razie nie będzie nam potrzebna, ale możecie się szykować, że ją również w tej serii zobaczycie. Co nie, Mizuki? O nie, ona znowu tutaj, czekajcie, poratujemy ją, bo ona tu ma problem. Ja ogólnie miałam, kiedy miałam Wicked w Simsa, to wtedy jakby postacie również miały okres, tylko jakimś cudem jakby to działało na siebie i one miały ten okres Wicked w Simsa, a teraz mają tylko ten, albo miały chyba jeden i drugi, nie wiem, powiem wam szczerze, nie ogarniam. Jak tak teraz o tym myślę, to kompletnie nie mam pojęcia. Czy ty się wysikasz w końcu? No, dzieciak. Ohoho, Nika? Nie, Nika. Ty się kręcisz koło naszej baby. My nie możemy z tobą gadać, bo ty jakaś dziwna jesteś. Daj sobie spokój, daj sobie siana, babo. Niestety Mizuki nie wie, że Nika została zaproszona przez jej babę na imprezę, ale to tam nie. Czy wy dojdziecie? Aha, no super, wdepnęłaś w kupę. Świetnie, zdarza się. Jak masz psa, to się tak zdarza, moja droga. Wracaj do domu. Puf, puf, puf. I wiesz co? Idź spać, bo ty o... Aha. To se nie pójdziesz spać. I nawet nie możemy nic z tym... A, Mizuki, co ty robisz? Do domu. Czy to jest Nika? Myślałam... Pies mi zniknął. Psa zgubiłam. What are you doing, dogo? What are you fucking doing? Dobra. Uspokójcie się jedna z drugą, bo tu się złe rzeczy dzieją. Ja nie wiem. O, T-pose. Pięknie wyglądasz. A gdzie pies? No co ty, ta jak poleciała na drugi koniec. Jezu, trzeba ją wysterylizować czy wykastrować? Co się robi z suczkami? Nie wiem, bo nigdy nie miałam suczki. To jest takie śmieszne. Dobra, chodź tu i idź spać już możesz, a psa zawołaj, bo ona... No co ty, chyba ty tam nie będziesz leżała. No okej, okay, no jak chcesz, jak ci się podoba mata, ale to jest trochę dziwne, nie uważasz? Aha, baby nam wróciły. Widzę, że masz dosyć szkółki, co? Szkolny stres. Każdy dzieciak może być nieco spięty, gdy ma za dużo nauki w szkole. To każdy dzieciak jest spięty, gdy ma za dużo nauki w szkole. Spokojnie. Ale jest piątkową uczennicą cały czas, mimo że ostatnio nie odrabia zadań domowych w całości. Nie wiem, czy warto... Wiesz co, odpuść sobie to sprzątanie. Ja posprzątam za ciebie, a ty iść na te swoje zajęcia.
No, 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 no. Go, 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 moja droga, go. Tak, jeszcze narób mi syfon na środku salonu. Dziękuję. Po prostu Okej, dziękuję. słuchajcie, bo ja tutaj gadałam przez jakiś moment, 5-10 minut i w ogóle nie wyszło nic z tego ciekawego. Także mamy fajną parcelę, mamy gości i tutaj będziemy robić tort, bo o nim zapomniałam. Więc będziemy teraz robić tort. Parcela wygląda tak, jest tutaj z tego sejwa. I powiem wam szczerze, niech się dzieje co chce, ale Nika miała taki tupet, że przyszła na te urodziny, więc ja bym zrobiła je sztuczne z ręcznym brzęczykiem, bo dziwna ta baba jest. Dziwna jest, dziwna. O, mogę tu coś kupić, ale fajnie. O, wow. A, pozdro, one się z tego cieszą obydwie. Noki! Teraz pytanie, czy ty możesz coś tu zrobić, czy nie do końca? Bo jak nie do końca, to będzie mi bardzo smutno. A chciałabym, żeby do tego tortu to jednak doszło i żeby ktoś ten tort tutaj zrobił. No głupi, no w ogóle pani gotująca to sobie poszła film oglądać, więc mogę im to wyłączyć. Mogę, nara. Czy ty teraz możesz? No jak to nie możesz? No błagam cię. Aha, bo ona. Tylko czy ona teraz będzie nam robić tort? Halo? Czy pani tu pracuje? Płacę pani, proszę robić, że. Czy? Ty nie pracujesz. Idź do pracy, co? Pracuj! Gotuj! My potrzebujemy tortu, którego nie mamy, bo jesteśmy lamami i zapomnieliśmy o nim kompletnie. Mogę ci powiedzieć, że teraz możesz go zrobić. O nie, one się tutaj biją ze sobą, która teraz będzie gotować. No świetnie. Aha, czyli one to tutaj. Nie rozmyślaj, twój mózg jest zbyt mały, aby się tym zajmować. Powiedz nie, co za wredny gość. Wypisuje do nas takie SMS. Co robi Emilka? Emilka oczywiście się bawi. Lubię bawić się z tobą na placu zabaw. Powiedz tak, no pewnie. Mega słodkie to. Prowadź interakcję z jubilatką przez 3 godziny. Aha. To będziecie się teraz bić, jo? Kto będzie robił? No my potrzebujemy tortu. Jak my mamy? Skąd my mamy wziąć tort? No, no nie weźmiemy teraz. Czekajcie, bo tu się złe rzeczy dzieją. Ja to wywalę w taki sposób, bo ja mam załamkę. Ja potrzebuję tortu. Ja w ogóle kompletnie zapomniałam, słuchajcie, o tym, że tort jest potrzebny na urodziny. W sensie, no nie musi go być, no ale fajnie by było, jakby zdmuchnęła te świeczki. Także błagam cię, zrób to ciasto. O, dobra, będzie robić. A my się tutaj zajmiemy. Może chodź tutaj z Mizuki. Chodź, rozmawiaj tutaj. Zamów drinki może. Zamów drinka dla Niki. Tak wiesz, miła bądź, bo w sumie Mizuki to nic nie wie tak naprawdę. A my tutaj mamy gotowane na zlewie, więc jest okej. Aż muszę zrobić zdjęcie, bo jak na to patrzę, to mnie to bawi za bardzo. Ojojoj, a ty dzieciak widzę, że się bawisz świetnie. Dziecko ma w ogóle. Ja ją w ogóle zostawię samą, niech ona się sobą zajmie. Ona się świetnie bawi. Zazdrość, zazdrość. No, jesteś zazdrosna. Teraz o kogo bardziej? Podziękuj za przybycie, oczywiście. Tutaj mamy jakichś randomów, ale stwierdziłam, że niech sobie pochodzą, bo wiecie, będzie się wydawało, że ta impreza to taka większa. Jaka ona jest zazdrosna! Juna, jak możesz być taka zazdrosna? No ja nie wierzę w ciebie. Teraz czy my będziemy mieli gdzie postawić ten tort? Mam nadzieję, że tak. Okej. Nie, 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 do lodów. Nie. Please no. Please, girl, no. Musimy go gdzieś tutaj posadzić i dodać świeczki, ale jak my. Nie. Nie. Tutaj? Nie. Tutaj? Nie. Czy my tu mamy gdzieś na tyle wolny blat, żebyśmy my byli w stanie w ogóle to zrobić i nie wrzucić tego do śmietnika czy cokolwiek, bo trochę przypał i w ogóle. Nie, a jak tak na stoliku? Tak, idź to. Nie zajmuj się teraz zazdrością. Szybko. Szybko, babo, zostaw je w spokoju na razie. Ja wiem, że jesteś zazdrosna. Ja wiem, że jesteś zazdrosna. Wiem, że jesteś zła. Ale chodźmy tutaj na tą część, bo tutaj jest w miarę bardziej ogarnięte to wszystko. I niech ona przyjdzie tutaj, albo czy ja mogę tutaj jej dać? Nie, nie mogę. No dobra, to niech ona sobie tutaj zmuchnie świeczki przede wszystkim. O, Johnny Zest, jakiś taki widzę zainteresowany mocno.
Ale nasi goście stwierdzili, że będą po prawej stronie parceli, jak widać. No niestety, no. Mamy do zrobienia coś tutaj. W ogóle nikt w to nie gra, ale gra i tak działa. Okej. Świetnie. O nie, nie zdążyłam robić zdjęcia, kiedy ona... O! Pięknie! Jej! Wszystkiego najlepszego, Mizuki, tak, Starator! Nasz dzieciak, jak widzę, się świetnie bawi. Z wujkiem sobie gada. O! Co tu się dzieje? Co tu się wydarzyło? Dlaczego ty się tak wygięłaś? Co ty robisz? No, ona ma jakiś problem ze sobą. Co wy robicie? Nie! O! Okej, okay, dobra. O, wow, 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 wow! Cheater! Flirty współmałżonka! Zostanie zdradzonym! No, ale nie jesteś jakoś wielce na nią zła. Ona jest... A, o, właśnie, to jest tego moda, realistyczne reakcje, że z, no, coś musisz zrobić, no! Ale nie... No, co ty chcesz od Morgana? Morgan niczego nie zrobił. No, powiedz jej coś, no. Fight for cheating. O, proszę bardzo. Wyjaśnij ją. Jeszcze na twoich urodzinach. No, takich rzeczy się po prostu nie robi. Ja nie wiem, co one chciały robić, ale... Yuna, no, proszę cię. Mizuki Hayashi, Yuna Hayashi wdają się w swoją pierwszą bójkę. Przecież one się nie biją. Argue with for cheating. Jakie fajne opcje tutaj są. Tak, wyjaśnij ją, wyjaśnij. A ją możesz wyjaśnić? W końcu to ona jest zdrajcą też. Aha, czyli ten mod aż tak nie działa w tą stronę. Przykra ko... Ale im spadły kontakty! Rozwiedź się? O Boże, one same się wyzywają teraz nawzajem! Yuna! O nie, o nie, jak one się nienawidzą! Powiedz, że... O Jezu! Możemy powiedzieć, że to, że ona zdradzała, to była jej wina. Powiedz jej to. Chcę zobaczyć, jak zareaguje. O Jezus Maria, ona jest pobita! One się pobiły nawzajem, to tak solidnie. O mój Boże, Emilka... Co tu się dzieje? Dobrze, że ona tego wszystkiego nie widzi. Okej, okay, ale w sensie spodziewałam się, że do czegoś może dojść, ale nie wiedziałam, że ten mod ma aż takie tutaj zabawy. No to nie jest dzień dla was. I w ogóle deszcz zaczął padać, więc wszyscy płaczą, nawet deszcz płacze. Czy ja tutaj mogę coś jeszcze zrobić? Nie, nie mogę. No, chyba koniec związku, kochani. Oho, ona jeszcze stwierdziła, że będzie sobie pić, tak? Yuna, no, tego się po tobie nie spodziewałam. Co ty tutaj masz? Denerwująca rozmowa. Wow, ale powiem wam szczerze, ja nigdy nie potrafię doprowadzić do zdrady. I to jest pierwsza moja zdrada ever i czuję się mega dziwnie. Bo ja nigdy nie chcę, żeby synowie się zdradzali. Wiecie co? Pozwólmy Mizuki i młodej iść do domu, a Yuna chyba tutaj sobie jeszcze trochę zostanie, bo... No raczej nie będzie wracać do domu. A ja dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Widzimy się w następnym i pa pa!